Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w piątą niedzielę wielkanocną. Ksiądz Paweł Matyszewski, ksiądz Józef Maciąg. Chrystus zmartwychwstał. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię świętego Jana, rozdział 13, od 31 wersetu do 35. Posłuchajmy tekstu. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Znów mamy krótką Ewangelię o bardzo przejrzystej strukturze. Niewiele słów i wiele treści. Najpierw ważne, że nie ma już Judasza. Przed chwilą wyszedł i teraz Jezus tym, którzy z Nim pozostali, przekazuje coś bardzo istotnego. Słowo o chwale i słowo o miłości. Z tego możemy wyprowadzić chyba taki wniosek, że chwałą Syna Człowieczego, o której mówi aż pięciokrotnie w tych dwóch, trzech zdaniach, prawda, to słowo doksa. W wersji powiedzmy czasownikowej, w formie czasownikowej jest powtórzone aż pięciokrotnie. Tą chwałą Syna Człowieczego jest nic innego, tylko miłość zdolna oddać życie za tych, których kocha. Prawda? To jest chwała Boga, Jego natura prawdziwa. Ciekawe, w kontraście troszkę, przepraszam, do tego słowa, jak Judasz wyszedł, że a była noc. Tak. Że jest pewne takie tło tej chwały. Bardzo wyraziste. Czyli to miejsce, dokąd uczniowie na razie nie są w stanie pójść. O własnych siłach nikt nie jest w stanie oddać życia za tego, kogo kocha. Nie? Ponieważ taka ludzka miłość najczęściej koncentruje się na braniu, korzystaniu, czy wręcz wykorzystywaniu, jeżeli ta miłość jakoś się wyrodzi w egoizm tak bardzo, czy egoizm weźmie górę. Ludzka miłość w takim ludzkim pojęciu, w pojęciu tego świata, nazwijmy, prawda, leżącego, pozostającego w mocy grzechu, sprowadza się raczej do wykorzystywania i brania, niż do dawania i ofiarowania się. Bezinteresownego, tak. Jezus przynosi coś zupełnie nowego, wnosi w ten ludzki świat. Miłość, której świat nie zna. Oprócz tego, że tam, gdzie Jezus idzie, nikt nie pójdzie z nas, ponieważ nikt z nas nie ma panowania nad śmiercią, nie ma władzy nad śmiercią. Śmierci to my się boimy. Tak, tak. I to jest przez ten strach, ten lęk przed śmiercią. Hebrajczyków bodajże 2,14, o ile pamiętam, mówi, że właśnie dlatego szatan nas trzyma w niewoli. Przez tą bojaźń tej śmierci, lęk tej śmierci. Przez to składamy w ofierze wszystko. Żeby żyć, stajemy się egoistyczni, prawda? Czyli my jesteśmy, gdzieś tym kluczem jest chyba wyjście Judasza. To jest trochę taka ucieczka Adama też. Że to, co my jesteśmy zdolni, to wyjść. Opuścić Boga. Opuścić Boga. Tak, i on nie wychodzi bynajmniej sam. Ponieważ w jego sercu mieszka szatan, prawda? Pięknie to jest pokazane w Lubelskiej Kaplicy Zamkowej, piękne freski z XV wieku, gdzie Judasz wybiega z wieczernika z diabłem czarnym, kudłatym na karku. Na karku, prawda? Diabeł na nim jedzie, jak na ośle dosłownie, nie? Judasz został, więc nie możemy, jakby opuszczając Jezusa, pozostać jakoś neutralnym. To, co nam wmawia cała ta współczesna taka kultura laicka, że człowiek, żeby być w pełni
taki mit prometejski, że człowiek musi się wyzwolić od Boga, żeby być w pełni wolnym, szczęśliwym, żeby była możliwa jego samorealizacja. Kłamstwo, nie? Nie ma terytoriów neutralnych między Królestwem Światłości, gdzie jest Jezus, i Królestwem Ciemności, który jest za progiem tam, dokąd, tam ten za progiem, który przekroczył Judasz, wychodząc w tę ciemność, która go pochłonęła. Jesteśmy albo tu, jest jedna linia frontu. Królestwo zła i Królestwo Boga. Ciekawe, że się to Królestwo Boga objawia w tej pokorze Syna Człowieczego, który składa szaty, jak do ukrzyżowania, prawda, i obmywa nogi. Jest pokora sługi, pokora też tak chrzcielny taki aspekt, że to jest to tło, prawda, tego Królestwa, które przychodzi w takiej pokorze i odnosi w takiej mocy, bo Jezus nazywa siebie Panem i Nauczycielem wcześniej. No dobrze, ale bardzo często to jest bardzo ciekawe, jeszcze tak, żeby uchwycić ten wątek, że Jezus objawia swoją chwałę, właśnie tę miłość zdolną oddać życie w sposób symboliczny, umywając nogi uczniom, a nazajutrz w sposób realny, krwawy, na krzyżu. Znowu ogołocony i tu zdejmuje szaty, tak? Skąpany we własnej krwi, by nas własną krwią obmyć z grzechu. To samo pokazują synoptycy, czyli Marek, Łukasz, Mateusz, tylko że oni pokazują na początku działalności Jezusa, jego chrzest w Jordanie, to wejście właśnie w grzech, w nasz grzech, zanurzenie w nasz grzech, by wziąć na siebie grzech świata w sposób symboliczny, ten chrzest w Jordanie, chrzest grzeszników, a na końcu Ewangelii to samo, ofiara na krzyżu, jako realne ofiarowanie samego siebie za grzechy nasze i całego świata. No dobrze, ale bardzo często powtarza się taki zwrot, otoczyć chwałą. Co to znaczy? Objawić jakby na zewnątrz wobec ludzi, wobec świata. U nas raczej nie używamy takiego zwrotu. Chwałę Boga, czyli miłość Boga, nie? Która przyszła, weszła na ten świat w Jezusie. Ona ma, chwała to jest coś jaśniejącego, coś, co budzi olśnienie i też jakoś rozświetla ludzkie umysły i serca, a równocześnie potęga Boga, która ma jakby pewien ciężar, taki jest sens hebrajskiego terminu chwała, prawda? Która sprawia, że człowiek wobec tej chwały Boga jakoś się ugina, pada na kolana, aczkolwiek ona go nigdy nie miażdży. Czyli rozumiemy, że jeśli Jezus mówi, Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony, to znaczy, że zaczyna Jezus jaśnić tą miłością agapę? Ludzie zaczynają ją widzieć. Niektórzy ją przyjmują, inni odrzucają. Tak, ponieważ dalej w naszej Ewangelii, w tym krótkim tekście, pojawia się znowu słowo klucz, aż czterokrotnie, agapan, czyli miłować tą miłością Bożą, której świat nie zna, prawda? Więc mamy taką klamrę, najpierw 5 razy na początku naszej Ewangelii słowo otoczyć chwałą, a kilka wersetów dalej, w zakończeniu tego małego fragmentu, 4 razy pojawia się miłować, a więc otoczyć chwałą, miłować. To spójne. To pewna taka klamra. Tak, dwa terminy, dwa czasowniki, które wzajemnie się oświetlają. I w samym centrum jest to... Nie możecie. Nie możecie pójść tam, gdzie ja idę. Ale ja idę. Z tym, że to nie możecie. Za chwilę Jezus jeszcze wyjaśni Piotrowi, który stawia pytanie do tego, do tych Jezusowych słów. Dokąd idziesz? Dlaczego ja nie mogę? Nie? Teraz jeszcze nie możesz, ale później pójdziesz. To nie możecie jest czasowe. Pójdzie do grobu, bo go zaniesie wspólnota, go zaniesie do grobu. Uczeń umiłowany, który reprezentuje wspólnotę, znajdzie Piotra mentalnie gdzie? Na dziedzińcu zdrady arcykapłana. Gdzie on będzie... utknie. Tak, gdzie utknie. On zostanie, tak, jakby umrze jako uczeń. Umrze w nim. Kościół go zaniesie do grobu, tak, do pustego grobu. Zaniesie, żeby mógł zmartwychwstać pustym grobie Chrystusa jako uczeń. Nie? Zobaczyć świadków, nie? Płótna i chusta, co świadkowie, którzy zwiastują zmartwychwstanie Pana. Tak, bo to, dopiero wtedy Piotr pokornie wyzna, że na końcu, że kocha, że chce kochać, że chce pójść tą drogą. I wtedy, kiedy Piotr wyzna 3-krotnie, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, Jezus pozwoli mu się zanurzyć w tym morzu miłosierdzia, ta symboliczna kąpiel Piotra, który płynie do Jezusa, do brzegu, wtedy dopiero słyszy jakby dopełnienie tych słów z dzisiejszej Ewangelii,
Kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się sam, czyli jakby chodziłeś własną mocą, miałeś poczucie własnej siły, co to nie ja, prawda? Ja wszystko potrafię. Panie Jezu, za Ciebie życie oddam. Ale gdy się staniesz starszy, gdy się staniesz prezbiterem, jest ładnie po grecku, inny Cię wyciągnie swoje ręce na znak posłuszeństwa, oddania, inny Cię opasze mocą, która nie jest ludzką mocą, i ten inny to Ojciec, i poprowadzi dokąd nie chcesz, w sensie, chyba tak to można rozumieć, dokąd człowiek o własnych siłach pójść nie jest w stanie. Czyli i dalej Jezus wyjaśnia, właściwie przez ewangelistę, że Jezus tutaj mówi o śmierci, którą Piotr uwielbi Boga, czyli to pójście do, tam dokąd człowiek nie jest w stanie pójść o własnych siłach, jest utożsamiony właśnie z tym aktem oddania życia z miłości za Chrystusa i za Kościół, nie? W Rzymie. Dokładnie. Tak, widać, że Ewangelii Jana, wszystkie Ewangelie, ją szczególnie, trzeba czytać cały czas w takiej spirali pewnej. Początek Ewangelii Kany Galilejską, Kana wypełniona, tak, wypełniona na krzyżu, obfitość wina, przebite serce Jezusa. I non stop się odnosi. I ten fragment koniecznie trzeba czytać z całą tą Paschą Pana, z Epifanią, z Marią Magdaleną, bo to widzimy pewną kruchość, że gdy uznasz kruchość i moją moc miłości, bo chwała Jezusa to jest Jego krzyż, prawda? Coś absurdalnego. Godzina krzyża i zmartwychwstania. Jana nierozdzielna. I mi się tak wydaje, że to oblicze Kościoła Janowego to oblicze niewiasty, która jest krucha, ale mocna mocą oblubieńca. Jest pokazane jako ta Maryja niewiasty i uczeń umiłowany, bezimienny, jako my wszyscy. Czy kiedy staniemy się jak ta niewiasta, Kościół kruchy, ale mocny miłością męża, oblubieńca, wtedy możemy za tym mężem pociągnięcie jego miłości, jak w pieśniach, pieśniami, iść zapachem, prawda, jego miłości. Tym zapachem, jakie Duch Święty rozlewa w sercach. Znowu mamy Marię z Betanii, ten zapach, prawda? Zapach, tak, miłości, bezinteresownej, wdzięcznej. Mnie to uderza w tej Ewangelii właśnie, że z jednej strony Jezus mówi, pierwsza z trzech części tej krótkiej Ewangelii, oto właśnie Ojciec otacza mnie swoją, otacza mnie chwałą właśnie. Ma się, teraz już się objawiła ta miłość Boga, pokora Boga, przez gest obmycia nóg przed chwilą. Jutro się objawi z całą mocą na krzyżu pokora Boga, Jego chwała, Jego miłość. A na końcu objawi się w uczniach. Tak, nie możecie, Kościele. Punkt drugi, prawda, środek, nie możecie pójść za, jakby przyjąć tej, nie jesteście w stanie przyjąć tej chwały, ani jej pojąć o własnych siłach. Nawet nie próbujcie mówić, że ja, Panie Jezu, dla Ciebie wszystko życie oddam. Co Piotr? Tak, Piotr za chwilę. I pozna swoje grzeszki, bez siły. Dalej. A jednak Jezus mówi, daję Wam przykazanie, miłujcie tą miłością, która oddaje życie. Nie? Z jednej strony jest to dla nas niemożliwe, a z drugiej strony On nam zostawia testament i przykazanie. Miłujcie, powtórzone aż czterokrotnie. Co będzie między obecnym nie możecie, a tym miłujcie, które usłyszą wszyscy uczniowie i osobiście Piotr. Jezusowa ofiara na krzyżu. Ona jest tą mocą, która nas przemienia od wewnątrz i czyni zdolnymi, żeby... Ale też owoc, też oddanie ducha. Owoc, ostatnia czynność Jezusa, to jest tchnienie ducha. Trzeba tę miłość przyjąć jako grzesznicy. Musimy ją przyjąć, żeby ona w nas zaczęła pracować po prostu. W jakiś sposób. Przez dar Ducha Świętego. Czyli po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. To, rozumiemy, że znak decydujący, rozpoznawczy uczniów Pana to niekoniecznie wyrzucanie demonów, czynienie jakichś cudów, uzdrawianie chorych i tak dalej. Wspaniałe przemawianie. Ale takim znakiem jest miłość i jedność też. To Ewangelia Jana ciekawie pokazała. Dwa razy Jezus mówi o tym, że to będzie znak, który wskaże na Niego. Miłość. Obecność między uczniami. Miłość wzajemna i ich wzajemna jedność. To będzie w Łodzi Piotrowej. Idziemy i my z Tobą. Krucha jedność, idę łowić ryby, mi się wydawało, ale jest ta jedność Piotra, taka spontaniczna. Idę łowić ryby, idziemy i my z Tobą. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa i powiedzą, ale przecież Twoje imię, wyrzucaliśmy demony, czyniliśmy cudy, nie znam Was. To jest niesamowite. Ta miłość i jedność będzie znakiem przekonywującym. Nie będą nie będą miały przekonywującej mocy cuda, uzdrowienia czy wskrzeszenia.
piękne przemawianie, tylko będzie miłość i jedność, prawda? Tym znakiem, który będzie przekonywał ludzkie serce. Okazuje się, że cuda będą w Apokalipsie, będziemy czytali, że takie cuda będą miały też charakter zwodniczy, że będzie szatan je naśladować, czy antychryst będzie usiłował naśladować Chrystusa. Aż po imitację zmartwychwstania, prawda? Żeby budzić podziw, nie? Podziw. Cała ziemia powiodła w podziwie wzrokiem za bestią, która była zraniona, a oto ożyła, nie? Czyli chwałą Boga, mówiąc, jest zbawić grzesznika, człowieka bezsilnego, grzesznego, to jest chwała Boga. Czy dopiero kiedy między nami się ujawni to, że faktycznie została złamana śmierć, ten lęk przed śmiercią. Przed kochaniem, dawaniem siebie, traceniem siebie, prawda? Te mury, które nas oddzielają od siebie, gdzie rzeczywiście, później Paweł, apostoł, powie, jeden drugiego brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Co to znaczy nosić brzemiona? Kochać naprawdę, kochać w tym wymiarze krzyża. Tracąc siebie, swój czas, swoje siły, czyli nie, swoje pragnienia. Nie traktuję drugiego jako drabinę do mojego sukcesu i po nim wchodzę, tylko odwrotnie. Tak, tak. U nas to jest bardzo subtelne wszystko, dlatego Piotr musi jakby upaść, żeby zobaczyć to, kim on jest wewnętrznie, jak jest egoistą. Że naprawdę nie może. Nie może, tak. Siłach, kochać. Przepasany własną mocą nie zrobi nic. Dopiero kiedy wyciągnie swoje ręce, czyli jakby w bezwarunkowy sposób przyjmie miłość Boga Ojca i dar Ducha Świętego i wtedy dopiero pójdzie dalej niż sobie wyobrazić. Wzajemna miłość i jedność potrzebuje braci. Jednym słowem, wspólnoty Kościoła. Potrzebujemy nie tylko wielkiej wspólnoty Kościoła, wielkiej parafii, ale też mniejszych wspólnot, gdzie byśmy w nich mogli doświadczać i przeżywa coś takiego. Tak, wewnątrz tej wielkiej parafii małe wspólnoty. Tak to jakoś pokazywał Sobór Watykański II, że Kościół to jest wspólnota wspólnot. Tak. Tak jak Ewangelia Jana. W tej wspólnocie zgłoszone kerygmat, dobra nowina, widziałam Pana, czy widzieliśmy Pana, jest celebrowana Eucharystia, to jest ten figura głęboko ukryta spotkań z Marią Magdaleną, jest celebrowany chrzest, prawda, ten ślepy od urodzenia. Wspólnota, gdzie żyje zmartwychwstały i zbawia. Ciekawe, w słowie i w sakramentach. Ciekawe, że jeśli jak było rozmnożenie chleba, Jezus kazał tym 5000 siąść gromadami po 50. Jakby taki zacząłek takich małych wspólnot. Że ten rozmnożony chleb i ryby spożywali nie tak tłumnie, tylko po 50. Po 50. Na zielonej trawie to jest obraz paschalny. Tak. Że jest pascha, z zieleń tej paschy. To, że oni usiedli, to jest symbol tej gościnności, jaką mieli im zrobić im miejsce przy sobie uczniowie, tych 12, garstka ludzi, nie bojąc się własnej kruchości, własnego ubóstwa. Nie? Jezus jakby robi pewną prowokację wobec swoich uczniów, nie mówiąc im, co będzie za chwilę, każcie im usiąść po 50. Czyli pozwólcie im odpocząć w swojej obecności, ugośćcie ich. Jeszcze nie mają czym, ale za chwilę będą mieli. Zapraszamy Was do osobistej medytacji, wejścia w to słowo. Zwłaszcza w to przykazanie, które Jezus nam zostawia. I dzisiaj czyni to możliwe. Żebyśmy mogli wzajemnie się miłować i być w takiej wzajemnej jedności. Zapraszamy ksiądz Paweł Matyszewski, ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński.